Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Celem programu było przede wszystkim ograniczenie niskiej emisji na terenach naszych czterech partnerskich gmin. Niska emisja to proces, podczas którego emitowane są szkodliwe pyły i gazy na małej wysokości. Powstaje on w wyniku zanieczyszczenia pochodzącego z transportu, głównie ze samochodów i innych pojazdów spalinowych. Pierwszego sierpnia 2017 roku gospodarze czterech lubuskich gmin, miejskich Żagań i Żary oraz wiejskich Żagań i Żary, podpisali umowę o dofinansowanie. Koszt całego projektu wyniósł ponad 6 milionów złotych. Pozyskane dofinansowanie to 4 685 tysięcy złotych. Projekt polegał na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie i montażu systemu informacji pasażerskiej, który zarządza również flotą pojazdów transportu publicznego, funkcjonującego na terenie Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dzięki systemowi pasażerowie na bieżąco otrzymują informacje o pojazdach transportu publicznego, ich lokalizacji, godzinie przyjazdu i odjazdu. W ramach naszego projektu na terenie Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego postawiono 18 tablic informacyjnych LED. Pasażerowie znajdą na nich informacje o rozkładzie jazdy oraz rzeczywistej godzinie przyjazdu konkretnego autobusu. System odbiera bowiem sygnał od kierowcy pojazdu, informując czekających podróżnych o możliwych opóźnieniach. Projekt komunikacyjny to nie tylko rzetelne i bieżące informacje dla pasażerów. To również nowoczesna infrastruktura. 80 nowych wiat komunikacyjnych, centrum przesiadkowe w Żarach, 31 wiat rowerowych oraz 22 stojaki rowerowe dla 207 jednośladów. Dlaczego postanowiliśmy zrealizować w naszych gminach projekt komunikacyjny? Przede wszystkim w trosce o środowisko. Głównym celem naszego projektu jest nade wszystko ograniczenie intensywności ruchu drogowego i poprawa jakości usług lokalnej komunikacji publicznej. Nowe wiaty rowerowe i autobusowe. Nowoczesny system informujący o rzeczywistym położeniu autobusów zachęcają do skorzystania z publicznych środków transportu. Możemy wziąć rower i udać się na przystanek, gdzie swobodnie przesiądziemy się do autobusu. W ten sposób ograniczamy emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Wszystkich mieszkańców naszego Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz naszych gości zachęcamy do zmiany niekorzystnych dla środowiska przyzwyczajeń. Zamieńmy jazdę samochodem po regionie na przejażdżkę rowerem. Możemy również pozostawić rower w wiacie i przesiąść się do autobusu.